Witajcie. Dzisiaj pytanie, jak unikać rozproszeń? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie w całości brzmi, co należy zrobić, aby skupić się tylko i wyłącznie na modlitwie, a wszystkie inne myśli, żeby odeszły na ten czas na bok. Czasem mi się to udaje, a czasami nie wiem, jaki jest tak naprawdę właściwy sposób, żeby do tego dojść. Dobrze, to jest bardzo ważne pytanie, jak unikać rozproszeń. Dzisiaj jestem w koszulce świętego Ignacego z Loyoli. To jest nowa koszulka u nas w księgarni. Do niej Was zachęcam, do tej koszulki. Link macie, gdybyście ją chcieli, na dole. Dlatego, że akurat jest świętego Ignacego 31 lipca, ale pytanie jest też związane z duchowością świętego Ignacego, zresztą z różnymi duchowościami, które są w Kościele, które proponują modlitwę, żeby nie było rozproszeń. Myślę, że warto na początku zobaczyć, czym są rozproszenia. To jest coś takiego, że staję do modlitwy ze Słowem Bożym, biorę to Słowo Boże, to jest moja książka akurat, ale biorę Słowo Boże i odnoszę je do siebie. Słowo, które ma oświetlić moje życie, ma paść na moje życie. Ja je świadomie do czegoś w moim życiu odnoszę. Mam Ewangelię o burzy, odnoszę tę burzę do burzy w moim sercu, w moich emocjach. Mam Ewangelię o kobiecie cierpiącej, odnoszę do mojego cierpienia. Mam o uzdrowieniu, odnoszę, jak Bóg mnie uzdrawia, co jest dzisiaj moją chorobą. Mam o zmartwychwstaniu, gdzie Bóg przekracza grzech w moim życiu, gdzie jest wiara w życie we mnie. Odnoszę do czegoś konkretnego w sobie. A teraz, czym jest rozproszenie? Rozproszenie będzie wtedy, jeśli biorę słowo, chcę je odnieść do swojego życia, a pomiędzy Słowo Boże a mnie trafia coś inwazyjnie. Przychodzi coś z mojego życia, z moich emocji, z moich wspomnień, z relacji, które tworzę. Coś, co nie wynika ze Słowa. Czyli nie jest to coś, co Bóg mówi o mnie, ale coś, czym żyję, co jest dookoła mnie, co wchodzi pomiędzy mnie a Boga. Tym jest rozproszenie. I tak należy je rozumieć. Oczywiście mamy też, mówię teraz o rozproszeniu najpoważniejszym, najbardziej istotnie, gdy mówimy o rozproszeniu. Czyli coś, co inwazyjnie wchodzi pomiędzy mnie a Pana Boga. Bo mamy jeszcze rozproszenia, hałas za oknem, nie mogę się skupić, za ciepło, za zimno, nie rozumiem tego, co ksiądz do mnie mówi albo ktoś inny i to mnie rozprasza. I tak dalej. Więc są takie rozproszenia zewnętrzne, ale ja mówię o rozproszeniu w sercu. Czyli już idę na modlitwę, podejmuję modlitwę i rozpraszam się, dlatego że modlitwa, słowo rozważane, treść, obraz rozważany odnosi się do mnie, ale ja tego odniesienia do mnie nie widzę, tylko wchodzi coś z mojego życia, z tego, co przeżywam pomiędzy mnie a Pana Boga. I teraz, żeby wyjść z tego rozproszenia, to trzeba tak dobrać treść w Biblii, żeby ta treść odniosła się do mnie z tym rozproszeniem. Że jak widzę, że to, co mnie rozprasza, to jest list, który muszę napisać, albo mail, na który muszę odpowiedzieć, ale się go boję. Albo jak odpisać, żeby kogoś nie urazić, jak komuś powiedzieć, żeby go nie poniżyć, bo jest zbyt wrażliwy. Jak kogoś wysłać na leczenie, bo nie wiem, co zrobić. Mam rozważać o tym, że przez święty Ignacy nawrócił się i biorę tę treść do swojego życia z moim nawróceniem, którego dzisiaj potrzebuję, a przychodzi, jak porozmawiać z przełożonym, jak powiedzieć temu człowiekowi, że ma się leczyć. I cały czas to wchodzi. Więc w takiej sytuacji trzeba dobrać tak treść, żeby powiedziała o tym rozproszeniu. Na przykład, jak powiedzieć człowiekowi, żeby się leczył? Jak Pan Jezus rozmawiał z osobami trudnymi? Jak rozmawiał z faryzeuszami? Jak rozmawiał z uczniami, którzy nic nie rozumieli, którzy się ociągali i nie szli za Nim, tylko Pan Jezus idzie do Jerozolimy na przykład i uczniowie się ociągają, nie idą za Nim, bo się boją Go. Boją się pytać, co znaczy, że On w Jerozolimie zginie. Jak Jezus potem z nimi rozmawia? Prosty przykład. I teraz biorę to i odnoszę do siebie, jak ja się boję komuś powiedzieć,
żeby się leczył. Jak ja się o czymś boję komuś powiedzieć. Jak reagował Pan Jezus, żeby to się odniosło do mojego życia? Czyli cała trudność z rozproszeniami na modlitwie jest, żeby je włączyć w modlitwę. Nie ich unikać, tylko Panie Jezu, co Ty mówisz mi o tym rozproszeniu? Bo to się inwazyjnie pojawia na modlitwie, czyli jest coś, co zamiast, żebyś Ty mi o tym powiedział, to stoi pomiędzy mną a Tobą i przeszkadza w relacji. I to jest to, co możemy zrobić, to, czego nas też w modlitwie uczy święty Ignacy, żeby tak dobierać treści w modlitwie, żeby one się odnosiły do mnie. Drugą rzeczą jeszcze, o której chcę Wam powiedzieć odnośnie rozproszeń, to ja w takiej codziennej mojej modlitwie bardzo widzę, że w rozproszeniach, żeby nie było rozproszeń, to pomaga mi, że ja modlitwę przygotuję. Jeśli idę na modlitwę i modlitwa jest nieprzygotowana, to jest dużo łatwiej o rozproszenie. Czyli wziąć wcześniej Ewangelię, na przykład w wakacje obejrzeć Zoom, który jest na naszym kanale, Zoom wakacyjne. Jedno zdanie. Ja z nim wcześniej chodzę. Zrobiłem ćwiczenie i pójdę na modlitwę, żeby się pomodlić potem Ewangelią czy tym zdaniem. Zupełnie inaczej będziesz ją przeżywać, bo już masz kotwicę zarzuconą. I jeżeli idziemy na modlitwę i dopiero na modlitwie myślimy, co tam będzie na tej modlitwie, jak, czym ją wypełnimy, to jest dużo łatwiej o rozproszenia wszystkim dookoła, niż jak ja idę na modlitwę i już mam kotwicę. Ja w tym miejscu stanę dzisiaj. Tu jest moje miejsce spotkania. Święty Ignacy z Loyoli mówi o przygotowaniu modlitwy. I on do tego przykłada bardzo dużą wagę. To jest długi czas. Jak jest modlitwa godzinna, to Ignacy mówi o kwadransie przygotowania. A potem jeszcze bezpośrednim przygotowaniu. Czyli przygotowywuj modlitwę, zanim na nim pójdziesz. Przygotowuj serce, przygotowuj emocje, uczucia swoje. Tak przygotowuj, żeby móc pójść na modlitwę, a nie z rozgardiaszu. Przygotowywuj się do Eucharystii, do nabożeństwa. Bądź noś to w sobie. A chwilę przed, to nie jest, że ja wchodzę do kościoła, wyłączam telefon. Może lepiej go wyłączyć pół godziny wcześniej. Może lepiej pół godziny wcześniej zablokować, że nic nie będę odbierał. Bo chcę być już w Bogu. Chcę już być w Nim. Żeby już mnie coś nie bombardowało. To jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. Bardzo Ci za nie dziękuję. Pytanie o rozproszenia jest pytaniem niesłychanie ważnym i z tym pytaniem się zmagamy, z rozproszeniami. Natomiast nie idź w kierunku, że ja chcę mieć modlitwę sterylną. Bo gdyby Bóg chciał, żebyśmy mieli modlitwę sterylną, to tak by nas stworzył, że możemy mieć taki inkubator. Ale żaden Kościół takim inkubatorem nie jest. Są okna, ulica dookoła, jest hałas jakiś, muzyka za głośno, za cicho. Zawsze jest coś, gdzie ja muszę przekraczać siebie i uczyć się pokory w modlitwie. Uniżenia, że nie chodzi tylko o samo zaspokojenie, ale też życie z tym wszystkim, co mnie otacza. I to jest też ważne, żeby nie dążyć do idealnych warunków, bo takich nigdy nie znajdziesz. Są lepsze, gorsze, ale nigdy nie będzie idealnych. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam, subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuk w górę, piszcie komentarze. Kolejne pytania zadajemy pod odcinkiem 200, także tutaj, tam można przejść. Wszystko jest w opisie tego materiału. I jeżeli Wam się ta koszulka podoba, to zachęcam do niej ze świętym Ignacym. Bardzo konkretna. Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz. To jest zdanie świętego Ignacego. Dla kobiet jest troszeczkę inne hasło, inna koszulka, a ta jest dla panów. Może kupić mężowi czy synowi. Zachęcam. Wszystkiego dobrego, dobrych wakacji.